Nowość w Pana programie Dzień Dobry TVN. Otóż dwójka nowych prowadzących, Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Pan zaskoczony? Czy Pan już wiedział? Jak Pan w ogóle zareagował na to? Czy to nie wspaniale, że są nowi prowadzący w Dzień Dobry TVN? No to jest tak, jak rodzina się powiększa. To zawsze wszyscy są w euforii, że jest nowy człowiek, a w tym wypadku dwoje ludzi więcej do kochania. Po prostu. I to jest tak, jak w każdej rodzinie. Każdy coś wnosi. Ta rodzina może mieć jakieś wspólne wyobrażenie o sobie, ale każdy ma inną energię, inną osobowość, inną wrażliwość. Co ważne, że inne doświadczenia życiowe i Damiana, i Pauliny. Przecież to są ludzie, których też prywatnie doskonale znamy. Trochę są naszymi znajomymi, trochę nawet przyjaciółmi i oni mają też ogromne doświadczenie telewizyjne, czy tak jak Damian radiowe. Więc wspaniale, bo wniosą nową energię, nowe spojrzenie. A Dzień Dobry TVN to jest program, który porusza tak przeróżne tematy, że kolejne dwie głowy, dwie wrażliwości, dwie różne ciekawości świata bardzo się przydadzą. Ale to też oznacza, że tych dni zdjęciowych pozostali prowadzący mogą mieć mniej. Nie boi się Pan o to? W telewizji magia i matematyka mają inne prawa. Tu się nikt niczego nie boi. Wszyscy się cieszą na to, że ten program będzie miał w sobie nową energię i bardzo dobrze. Będzie też nowa pora emisji Dzień Dobry TVN, ponieważ się zacznie o 8, a skończy nieco później. To dobrze dla Pana? Dla widzów? Myślę, że to jest dobry pomysł, oczywiście, że tak. To każda decyzja dotycząca pory rozpoczęcia emisji programu poprzedzona jest długą analizą, badaniami, więc jeżeli tak zdecydowano, to absolutnie domyślam się dlaczego i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Co do tego wczesnego wstawania, akurat jestem jako ojciec trójki dzieci przyzwyczajony, więc wstawanie o 6 rano to nie jest jakiś szok. A też mi się zdarza wstawać o 5 rano do poranka w Tok FM, który zaczyna się o 7 rano, więc tam w pracy muszę być o 6 rano. Więc akurat to, że program zaczynał się o 7.30, Dzień Dobry TVN, dla mnie to nie był jakiś szok kompletny poznawczy. Ja Was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.